nie wierzę, że to robię. Siemano wszystkim, ja jestem Mato, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogramy sobie w Fortnite'a, ale moi drodzy, nie będziemy grać tak jak wszyscy inni, tylko po prostu zrobimy sobie taki challenge, że uwaga, uwaga, odpalam sobie w tym momencie minutnik, 15 minut i ile będę miał przez te 15 minut śmierci, tyle po prostu zrobię pompek, znaczy nie, inaczej, jedna śmierć to 10 pompek. Co więcej, te pompki będą robione w miejscu publicznym, także no, wydaje mi się, że będzie ciekawie, także na wstępie możecie już zostawić łapeczkę w górę. A, i ogólnie, to tylko wyskoczę, bo to jest bardzo, no trzeba się ogólnie skupić. Właśnie, teraz już mogę powiedzieć to, co chciałem powiedzieć. Grałem ostatni raz Fortnite'a, no na ostatnim live jakiś, no miesiąc temu, półtora miesiąca temu. Także, póki co, mniej więcej wiem, jak się steruje i to jest dobrze, więc tych pompek może być naprawdę bardzo dużo. A tutaj już minutnik oczywiście leci, 14 minut 20 sekund zostało. Także no, słuchajcie, tak jak mówię, raczej nie oczekujcie jakichś ode mnie playsów. Znaczy nie, powiem to inaczej, powiem to tak jak zawsze to mówię w CS-ie, czyli wiecie, Ninja to jest mój brat, tak, ten najlepszy gracz na świecie Fortnite, to jest właśnie mój brat, on mnie właśnie uczył, więc ja jestem jednym z najlepszych, prawda, ludzi grających po prostu w tą grę. No i ogólnie to co, jak chcecie się dzisiaj czegoś nauczyć, to zapraszam do mnie na kanał, to już widzę, że jest jeden gościu. Ups. Wiecie, to nie wycelowałem, bo tam myszka taka krzywa. Kurde. Dobra. No ale mam nadzieję, że nie zginę już od razu. O, dobra. Tu już dostał mocno. Jest, dobra. Pierwszy kill jest, także ogólnie bardzo dobrze, bardzo dobrze. Widziałem u Freeza na live, że on zbierał to takie niebieskie cośki, więc ja też to sobie pozbieram. Coś tutaj upuściłem. A to jest rzadkie, dobra, to trzeba to sobie zamienić. Czekajcie, jak oni to robili? Altem jakoś to robili, o. No, słuchajcie, napiszcie teraz w komentarzu, czy to był dobry wybór, że tak zmieniłem. Jeśli to był dobry wybór, o, tu już skrzynka otworzona. To napiszcie w komentarzu, jak ty ninja. XD. Kurde, czyżby było pierwsze 10 pompek? Nie, 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 ja nie chcę robić tych pompek. Okej, moi drodzy, nowa mapka, nowy ja, zobaczymy, gdzie tu można sobie polecieć. A polećmy sobie na słone strzechy. O, przy okazji można sobie, prawda, dykcję tutaj, prawda, wyostrzyć. Wznawiam tutaj, prawda, nasz minutnik. Mamy jeszcze, no niecałe 10 minut. O, właśnie, powinienem już tutaj wystartować. Dobra, i polećmy sobie, o tutaj sobie polećmy, na koniec mapy. Okej, słuchajcie, już wylądowałem naszym pięknym statkiem, czy jak to tam się nazywa. No zauważyłem, że jest strasznie dużo kurde tutaj ludzi na tej miejscówce, co nie jest za bardzo dobre, ponieważ dzięki temu będę musiał robić więcej pompek. W sumie z jednej strony mógłby ktoś sobie pomyśleć, no ale Mateusz, przecież jak ty będziesz robił, o, MK, to jest chyba dobre. No jak ty będziesz miał, będziesz robił dużo pompek, to w sumie tam mięsień się wyrobił, czy coś takiego. Ale to są pompki w miejscu publicznym, więc sobie teraz wyobraźcie, że musicie pompować, nie wiem. No nie wiem jeszcze gdzie to będę robił, no ale ogólnie no, nie jest to za bardzo fajne. Czemu ja w ogóle tutaj się kurącę tak? No jak ludzie na was patrzą, co nie? To nie jest zbytnio fajne. O właśnie, tu jest chyba skrzynka, czy nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia, mało gram w Fortnite'a. Nie powinienem tak kurde bole crashować, bo jak ja będę rushować, to przecież tutaj jest 60 graczy, to 59 graczy jest właśnie lepszych ode mnie, więc po co ja mam rushować, tak? Skoro kurde bolek. Chcę w końcu jak najdłużej tutaj przesłać, chociażby się kampić. Ja już tutaj jest powolutku sobie będę szedł do tej strefy, jakieś powiadomienie dostałem. Aha, i słuchajcie, bardzo fajnie było, gdybyście w tym momencie zostawili subika na moim kanale, bo to naprawdę bardzo motywuje. A czym cieplej się robi, tym będą lepsze filmy. Co mogliście ostatnio zauważyć? O, tu skrzyneczka chyba jest nieotworzona, z tego co widzę. Może otworzona chyba. No, bo na przykład po ostatnim filmie, jak mogliście zauważyć, czekacie, czy tu coś mogę wybudować? Nie, nie mogę tutaj, kurde, nic wybudować. Po ostatnim filmie, jak mogliście sobie zauważyć, na przykład montowałem ten film 15 godzin i robiłem go już tam na podwórku u siebie, czy tam, jak ktoś jest z Krakowa, to na polu, nie? Ja nie jestem z Krakowa, do Krakowa mam jedynie 900 km, także no. No, także jak ktoś zostawi subika, to naprawdę nie pożałuję. A przy okazji, dla mnie zrobię przyjemność, bo naprawdę, dla mnie dać subika to jest tak, jak powiedzieć w twarz, Mateusz, jesteś fajny, nie? To, nie coś, że jestem jakiś narcyz, że lubię takie słowo, no ale no nie ukrywając, każdy chyba lubi
usłyszeć na swój temat jakieś takie fajne słówka. Czy ja coś mogę budować? Nie, jeszcze nie mogę. Czegoś mam za mało. Magnezu mi w ogóle powieka drży, a to jest nieważne. Dobra, słuchajcie, idziemy w takim razie do strefy, bo z tego co widzę, to ta strefa się zmniejsza. Tutaj mam, no, jeszcze sporą trasę, także dobrze. W sumie, jak widzicie, tutaj 4 minutki zostały do końca. Moi drodzy, właśnie wszedłem, albo weszłem, nie wiem kto się mówi, w te fajne kółko, nazywane strefą przez ninja mojego brata i wielu innych różnych graczy. Dobra, w takim razie jestem w strefie i tutaj można już się chyba spodziewać właśnie przeciwników, znaczy ogólnie na całej mapce można się spodziewać przeciwników i robi mi się troszeczkę sucho w gardle od tego mówienia, no. Ale spokojnie, teraz środa, czwartek, piątek, sobota, w niedzielę nie, ale przez te 4 dni, moi drodzy, ten, będą lewiki codziennie i to tak, wiecie, takie grube lewiki, także ja to teraz będę się uczył tak przez 10 godzin, przez 20 godzin będę tu coś mówił i mnie nie będzie gardło ten bolało. O kurczę, dedukuję, że ktoś tutaj był. Dobrze, stały, moi drodzy, 2 minuty do końca, jeśli chodzi o minutnik, ale kurde, no ktoś tutaj był. Oha, nie chciałem tutaj spadnąć, halo. No skubaniec, no. Moi drodzy, w takim razie włączamy już tutaj nasz minutnik i widzicie, on licza nam tutaj pięknie. No i co, ostatnia mapka, bo jak widzicie, jeszcze czas się nie skończył i 20 pompek w miejscu publicznym już muszę niestety zrobić. O, znowu jest... Nie, grałem na tym mapie, czy nie? A nawet nie mam pojęcia, chyba nie grałem na tej mapie. Ale powiem szczerze, ja i tak jestem z siebie zadowolony. W sensie nie, że coś się, ja się chwalę, ale... No po półtora miesięcznej przerwie, albo miesięcznej, o tu gdzieś jest jakaś skrzynka. To naprawdę, słuchajcie... O, szkoda, że podłogi się nie da kopać. Kurde! Kurde, ktoś mnie tutaj gonił. Dobra, mam przynajmniej czwóreczkę. 30 sekund zostało, a ja czuję, że to normalnie jest bardzo na blisko. Kurde, ona broń, skąd on ma tą broń? Dobra, zostało 19 sekund, słuchajcie, nie mogę przez ten czas zginąć przecież. No to są jakieś jaja. 10 sekund, no. W takim razie, słuchajcie, to było już na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie drugą część, na takich samych zasadach, tylko po prostu, żeby zamiast jedna śmierć to 10 pompek gdzieś tam w miejscu publicznym na mieście, to będzie to 10 pompek w sklepie, po prostu w jakimś tam sklepie spożywczym. Jeśli chcecie taką drugą część, która będzie o wiele bardziej hardkorowa, no bo jednak sklep to jest takie bardziej, no, zamknięte po prostu pomieszczenie, to musicie tutaj wbić 8000 łapek w górę. Inaczej po prostu robię zwykłe gameplaye bez żadnych takich udoskonaleń, no. Także to by było na tyle. Subskrybujcie kanał, przede wszystkim lajkujcie, bo to naprawdę bardzo motywuje i zachęca do dalszej pracy. Także to na tyle. Życzę wam serdecznie miłego pranka, wieczora, nocy, dnia, w zależności kiedy mnie oglądacie. Ja w tym momencie idę już na miasto. No i co? To tyle. Siemka. Ja nie wierzę, że to robię.